PiS stworzył pewien układ zamknięty. A więc bezczelnie łamie konstytucję wtedy, kiedy chce, trójpodział władzy według PiS-u. Czyli każdy z każdym się tam obejmuje i oczywiście wszyscy są niezależni. Pani Przyłębska jest osobą tak skompromitowaną, że no jeżeli PiS chce ją tam wysłać, to tylko świadczy o tym, kogo wysyła. To naprawdę jest aż żenujące komentować. A pan Kaczyński śmie mówić o tym, że im się najwyższe oznaczenia należą. To jest jakaś profanacja. Państwa gościem senator Marek Borowski, były marszałek Sejmu. Dzień dobry, panie senatorze. Dobry. Panie senatorze, ostatnio oczywiście polski dyskurs publiczny, tak to nazwę, zdominowały dwa tematy dotyczące zatrzymania, skazania i aresztowania, doprowadzenia do aresztu panów Wąsika i Kamińskiego, a także kwestia zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, których to zmian dokonuje minister Adam Bodnar. To bardzo krótko na początek. Czy pan ma na tyle daleko idące zaufanie do Adama Bodnara, że dziś jest w stanie stwierdzić, że on na pewno nie przekroczył granic prawa? Nie mam 110-procentowe zaufanie do Adama Bodnara. No, znam go od lat i obserwowałem jego pracę jako rzecznika praw obywatelskich. Wielokrotnie bywał w Senacie i przedstawiał informacje, dyskutował z politykami PiS-u głównie, którzy go atakowali z różnych stron. To jest człowiek wszechstronnie przygotowany, bardzo uczciwy i świetny fachowiec. I niepolityczny. On nie jest członkiem partii. Można powiedzieć, że w zasadzie jest to już taki przedsionek do niezależnej prokuratury. Przedsionek dopiero, bo oczywiście założeniem jest to, żeby ta prokuratura już w formie ustawowej, tak jak to było parę lat temu, a PiS to zlikwidował, żeby prokuratura była odrębną instytucją kierowaną przez prokuratora generalnego, który nie jest ministrem sprawiedliwości, nie jest politykiem. Dariusz Barski, który został odwołany przez Adama Bodnara ze względu na to, że według ministra sprawiedliwości przywrócenie go ze stanu spoczynku nie został odwołany. Znaczy, no właściwie inaczej, no, odsunięcie go od pełnienia funkcji prokuratora generalnego. Oczywiście upraszczam ze względu na konieczność, bo sprawa w ogóle jest skomplikowana. Tłumaczę, że nie został on wycofany ze stanu spoczynku, ponieważ dokonano tego na podstawie przepisów, które już po prostu nie obowiązywały w danym momencie. Mamy pełniącego obowiązki w tej chwili prokuratora krajowego Jacka Bilewicza, ale pan Barski nadal czuje się prokuratorem krajowym. Chyba około 20 kilku prokuratorów stoi za panem Barskim murem. Wydają komunikaty. Twierdzą, że Barski skierował pana prokuratora Bilewicza do pracy w biurze prezydialnym. Zarzucają Bodnarowi w kolejnym oświadczeniu próbę cenzurowania tego, co dzieje się w prokuraturze krajowej. Przepraszam. I w związku z tym w tej chwili mam wrażenie, że pan Barski, który według wielu jest takim przedłużeniem politycznym, przedłużonym ramieniem Prawa i Sprawiedliwości w prokuraturze, no był kiedyś posłem PiS w końcu, próbuje stworzyć wrażenie dwóch porządków prawnych i wielu ulega chyba tej sytuacji. Także mam wrażenie dziennikarzy, ponieważ pytają o to, jak poradzić sobie w sytuacji, w której mamy dwa porządki prawne. Czy my mamy dwa porządki prawne, panie senatorze, czy nie? Nie, to jest właśnie taka narracja polityków Prawa i Sprawiedliwości, że są dwa porządki prawne, czyli że mamy jakąś taką symetrię. No i teraz jest dyskusja, prawda, który to porządek prawny jest ważniejszy i tak dalej. Nie, nie mamy dwóch porządków prawnych. Był porządek prawny, który został przez kilkadziesiąt lat do 2015 roku istniał. No oczywiście on tam miał różne swoje zakręty, wady i tak dalej, ale wszyscy Nie był doskonały, to na pewno. To zresztą mało który jest doskonały, ale wszyscy go przestrzegali. Wszyscy go jakoś tolerowali, przestrzegali. Pewne rzeczy były nienaruszalne absolutnie. I przyszedł PiS, i oczywiście oparty na konstytucji, i przyszedł PiS i po prostu zaczął to gwałcić bezczelnie, nie oglądając się na nic. Zniszczył praktycznie
niezależność prokuratury, zniszczył Trybunał Konstytucyjny, to co już dzisiaj obserwujemy z Trybunałem Konstytucyjnym. My nie mamy Trybunału praktycznie. Próbował zawładnąć również całym aparatem sędziowskim. I przez 8 lat tego niszczenia mamy dzisiaj sytuację, w której trzeba przywrócić praworządność. I w związku z tym nie ma żadnych dwóch porządków prawnych, tylko jest, są no, czasem homeryckie boje o to, żeby przywrócić ten porządek prawny, który jest oparty na konstytucji. Jeśli chodzi o pana Barskiego, muszę powiedzieć, że już poza wszystkim, poza tym sporem, prawda, czy on jest, czy go nie ma, dla mnie jest rzeczą taką dość żenującą. Mianowicie odbywają się wybory. Wygrywa inna opcja. Pojawia się nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Przychodzi do prokuratora krajowego, który jest jego podwładnym. Tak. Przychodzi do niego i grzecznie mówi, proszę pana, nie bardzo mam do pana zaufanie. Dlatego gdyby pan był łaskaw, to może by pan się odsunął, prawda? To przecież każdy człowiek, który ma trochę honoru, to mówi, no, no ale oczywiście, przecież to jest zrozumiałe, tak? Nie, pan prokurator Barski mówi w żadnym razie, ja tu muszę trwać. A dlaczego? Bo mnie tu pan Ziobro postawił. Mało, że mnie tu postawił, to jeszcze przyjął w ustawie absolutnie niekonstytucyjny zapis, że nie można mnie ruszyć bez zgody pana prezydenta. Przydzielono ustawą prerogatywę, prezydentowi, której on nie ma. Robić. Mhm. Prezydent może robić to, co ma w konstytucji napisane, a tam tego nie ma. Więc to jest ewidentnie niekonstytucyjne. No ale spróbujmy to zaskarżyć do tego Trybunału. No to się dowiemy, że to jest jak najbardziej konstytucyjne. No więc jesteśmy w pewnej matni. Nie, więc ja chcę zwrócić uwagę, że PiS stworzył pewien układ zamknięty. A więc bezczelnie łamie konstytucję wtedy, kiedy chce, kiedy opozycja, no już dzisiaj nie opozycja, ale chce się poskarżyć, ktokolwiek chce się poskarżyć do Trybunału, to się dowie, że jest wszystko zgodne z konstytucją. A jeszcze prokurator mu wejdzie na głowę, jak tylko wyda mu się, że może to zrobić. Panie marszałku, to jeszcze jedna kwestia, która wiąże się z tym poniekąd, bo ja pamiętam awanturę, którą Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze będąc w opozycji przed rokiem 2015, wszczęło po tym, jak szef Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Rzepliński, spotkał się w jakiejś sprawie z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej. A to ja zaraz powiem. Pamięta pan, nie była to kwestia jakichś tam kulinarnych odkryć, jak sądzę, ale jednak bardzo dużo szumu wszczęto. Tymczasem teraz mamy sytuację, w której pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Manowska, przyznaje się do tego, że się przyjaźni z prezydentem od 17 lat. Okej, znaczy mieli prawo się znać wcześniej, natomiast przyznaje, że widują się prywatnie, że ze sobą rozmawiają, że się przyjaźnią i będą przyjaźnić. I nie widzi w tym nic nadzwyczajnego, że spotykają się na obiadkach, kolacyjkach, czymkolwiek. Pan Barski, który jest prokuratorem krajowym, był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry i jest ojcem chrzestnym jego dziecka. Mamy tutaj zależność prokuratora generalnego i prokuratora krajowego. Następnie mamy panią Przyłębską, która jest prezeską tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. I jest odkryciem towarzyskim i kulinarnym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prezesa do niedawna partii rządzącej, teraz największej partii opozycyjnej, byłego premiera, byłego wicepremiera. No to gdzie my tutaj mamy jakąś logikę i kontynuację tych oburzeń PiS-u z roku 2015? No to jest trójpodział władzy według PiS-u. Czyli każdy z każdym się tam obejmuje i oczywiście wszyscy są niezależni. Ale chcę przypomnieć, bo PiS oczywiście namiętnie przypomina to zdjęcie takie charakterystyczne, że na ulicy Wiejskiej idą w kierunku Sejmu, tam idzie Borys Budka, idzie profesor Rzepliński. To była sytuacja tego rodzaju, że w Sejmie miało się odbyć posiedzenie komisji. Już nie pamiętam dokładnie tematu, ale w każdym razie zaproszeni tam byli przez komisję, zaproszeni byli sędziowie, między innymi Rzepliński właśnie, Trybunału Konstytucyjnego i okazało się, że to posiedzenie jest przełożone o ileś godzin. Krótko mówiąc, coś z nimi trzeba było zrobić i oni
przenieśli się, ponieważ byli na zaproszenie klubu Platformy Obywatelskiej, więc zaprosili ich, tam jest klub niedaleko, na Wiejskiej siedziba, tam ich zaproszono, żeby przeczekali po prostu, po czym wyszli i z powrotem wracali do Sejmu. Jak to się ma do tych wszystkich przypadków, które pani tu wymieniła? No nijak się ma oczywiście. Tutaj mamy ścisłą więź personalną i chcę przypomnieć, że pani Manowska, pomijając już to, że jest neosędzią, została wybrana, wskazana i powołana przez prezydenta w bardzo specyficznych okolicznościach. Mianowicie wiadomo było, że kolegium sędziowskie jej nie wytypuje. To było jasne, bo tam taka była zasada, że kolegium sędziowskie do tej pory wskazywało dwie osoby i prezydent mógł wybrać spośród nich. Tych dwóch, tak. Pan prezydent doskonale wiedział, że w tej dwójce pani Manowska się nie znajdzie. W związku z tym zmienił regulamin, a miał takie uprawnienie, żeby zmienić regulamin Sądu Najwyższego i zmienił go w ten sposób, że nie chcę wchodzić w szczegóły, ale było to tak sprytnie pomyślane, że na dobrą sprawę mógł wybrać i trzecią osobę z głosowania i czwartą, a może i piątą. Pani Manowska dostała chyba 20% głosów, dwie osoby były przed nią, no ale one nie miały szans. I pani Manowska została przez niego wskazana. No, trudno się dziwić, prawda, jeżeli się przyjaźnią, spotykają i z dzióbka sobie piją. Panie marszałku, a jak pan sądzi, czy pani Przyłębska będzie dobrą europarlamentarzystką? Bo podobno ma wystartować z list Prawa i Sprawiedliwości w eurowyborach nadchodzących w czerwcu. Pani Przyłębska jest osobą tak skompromitowaną, że no jeżeli PiS chce ją tam wysłać, to tylko świadczy o tym, kogo wysyła i jak mu zależy na tym, żeby w Parlamencie Europejskim, który jest ważnym przecież organem dla Polski, żeby tam była właściwa reprezentacja. Nie, to, panie redaktor, to naprawdę jest aż żenujące komentować. Jeszcze raz powtórzę, my nie mamy Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj i trzeba powiedzieć, że odbudowanie tego będzie bardzo trudne. No i na pewno nie zakończy się przed końcem kadencji prezydenta Dudy. No, z całą pewnością. Panie marszałku, a propos prezydenta. Wczoraj podczas konferencji w Davos mówił trochę o panach Wąsiku i Kamińskim. Stwierdził, że walka, którą prowadzili, była, nie wiem, czy pan jest zaskoczony, odpowiedzią na szalejącą w Polsce w latach 90. korupcję. Dodał jednocześnie, że ich ułaskawił, ale mimo to zlekceważono jego ułaskawienie. Stwierdził, że miał prawo tak działać, że ułaskawienie zostało zrealizowane w sposób podręcznikowy. Zostali w urągający sposób zatrzymani, uczynię wszystko, żeby zostali wolnymi ludźmi, czyli już wylewa się to poza granicę Polski. Pan prezydent, no właśnie, nie wiem, ulica Zagranica, to była jakaś forma pana zdaniem poskarżenia się na obecną sytuację i reżim Donalda Tuska, czy jak pan interpretuje słowa głowy państwa? Znaczy generalnie, jak popatrzymy na działania PiS-u obecnie i prezydenta również, to przypomina się takie stare powiedzenie Karola Marksa, który powiedział, że historia najpierw występuje w postaci dramatu, tragedii, a potem, kiedy się ją powtarza, te same wydarzenia, to już jest farsa. I PiS właśnie to realizuje. Dzisiaj mówi prawie o stanie wojennym. Stan wojenny to no nie była... prawie, tylko mówi, że tak źle nie było od stanu wojennego, tak, czyli porównuje te... Absolutnie. Te stan wojenny to była tragedia. A to, co oni mówią dzisiaj, to jest farsa po prostu. Jakaś dyktatura, jakiś stan wojenny, jakiś reżim, więźniowie... Terror praworządności. Terror praworządności, więźniowie polityczni i tak dalej. No, prezydentowi się tam coś pomyliło oczywiście z tym okresem, ale warto tutaj powiedzieć, jeśli mówimy o tym ułaskawieniu. Tam rzeczywiście toczyła się pewna dyskusja dotycząca tego, czy pan prezydent może wejść w środek postępowania sądowego, ułaskawić, czy nie. Oczywiście wyraźna większość ekspertów mówiła, że nie, bo nie można ułaskawić kogoś, kto jest formalnie jeszcze niewinny.
a jest niewinny, dopóki nie ma prawomocnego wyroku. No niemniej jakaś dyskusja była. Ale ta dyskusja została przerwana wyrokiem Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy stwierdził, że nie, że tak nie można robić. W związku z tym prezydent powinien się podporządkować i powinien powiedzieć po prostu, okej, wobec tego, jeżeli teraz jest wyrok, mam to uprawnienie, w związku z tym podejmuję taką decyzję. Ale nie, nie podejmuję takiej decyzji, ponieważ tu się toczy gra. W gruncie rzeczy dla PiS-u tych dwóch panów siedzących w więzieniu to jest polityczne złoto. Oni po prostu na tym próbują tworzyć jakiś mit. Taki, że no, mamy dyktaturę, mamy więźniów politycznych, a my PiS z tym wszystkim walczymy. Czyli, panie marszałku, wszczęcie procedury ułaskawieniowej przez prezydenta, która jest długa, mozolna, skomplikowana, może trwać, nie było przypadkową decyzją, że prezydent stwierdził, że nie ułaskawi ich od tak od razu, no, tylko będzie wszczynał procedurę. No bo rozumiem, że dzięki temu Jarosław Kaczyński na przykład mógł wczoraj protestować przed aresztem śledczym w Radomiu. Ale dokładnie tak. Myślę, że to niedługo sytuacja się wyjaśni, dlatego że minister Bodnar no przekaże, ponieważ zrezygnował z opinii sądowych, bo ta procedura formalnie wymaga również opinii sądów, tych, które prowadziły sprawę Kamińskiego i Wąsika. To bardzo by przedłużyło całą tą procedurę ułaskawienia. Wszelako minister Bodnar zadeklarował, że on rezygnuje z tej opinii sądu, żeby przyspieszyć sprawę. Nie. Czyli on nie zamierza przedłużać tego. Ściągnął akta. Tych akt jest tam chyba ze 40 parę tomów. 30 kilka, znaczy 10 tajnych i niejawnych ponad 30. I on je niedługo przekaże prezydentowi. No i wtedy zobaczymy, co się będzie działo. No dobrze, tylko prezydent cały czas twierdzi, że teraz piłka jest po stronie Adama Bodnara i to Adam Bodnar ma podjąć decyzję. Nie, taką nie. pułapkę chyba chciał nie, go nie, trochę jest, złapać, żeby jest, zrzucić z siebie odpowiedzialność. Nie, no to jest śmieszne. No dobrze, minister Bodnar zawiesza wykonanie kary, panowie wychodzą, tak? Jaka jest gwarancja, że prezydent nie będzie teraz miesiącami studiował akt, który otrzyma? Gdyby prezydent powiedział jasno, zgoda, tamten akt, ja go podjąłem w najlepszej wierze, no ale w związku z wyrokiem Trybunału, a także tym, że no nie chcę, żeby ci panowie dalej przebywali w więzieniu, to ja podejmę taką decyzję. Gdyby tak powiedział, ale nie, on mówi cały czas, że tamten akt jest ważny, że ci panowie są posłami. Tak. I że ci panowie są posłami i tak dalej. No, przepraszam bardzo, ale to jest... Nie wiem, czy pan prezydent uważa, że wszyscy są tak naiwni? To pewnie pytanie bez odpowiedzi. W każdym razie, panie marszałku, Mariusz Kamiński pisze listy z więzienia. Prosi i apeluje, żeby walczyć ze złem, które ponownie pojawiło się w naszym kraju 13 grudnia. Apeluje, żeby trzymać się mocno, że nasi wrogowie, czyli wrogowie PiS, nigdy nie zobaczą białych flag. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę, zwyciężymy. Razem obronimy Polskę. Protestujący przed aresztem śledczym Jarosław Kaczyński dodaje, że Kamiński z Wąsikiem, tu zresztą widać ten list, że Kamiński z Wąsikiem zasłużyli nie na więzienie, tylko na najwyższe odznaczenia państwowe. Na orła białego. Strasznie trudno to komentować, bo tak, z jednej strony no, ci dwaj panowie są w więzieniu. No, no nie są to przyjemne okoliczności, ja sobie zdaję sprawę i ja nie zamierzam z tego kpić. Chociaż trzeba powiedzieć, że wiele tych działań, aż się prosi o ironię, ale powstrzymam się. Przede wszystkim ten mit, że ci dwaj panowie tak twardo i z taką determinacją walczyli z korupcją. Otóż, oczywiście działania CBA na pewno w szeregu przypadków były skierowane przeciwko korupcji i przynosiły pewne efekty. Tak, ale w rankingach za czasów Prawa i Sprawiedliwości spadliśmy, jeżeli chodzi o poziom walki z korupcją. Ja nie mówię, że nie. Tylko, że problem pana Kamińskiego i pana Wąsika polegał na tym, że oni nie tylko walczyli z korupcją, ale oni także prowokowali
do zachowań korupcyjnych. Następnie wykrywali to, a na koniec niszczyli ludzi poprzez informowanie publiczności. No tak, tylko teraz o tych okolicznościach. Dołożę jeszcze do tego wątku wyświetlanie ich podobizm na pomniku Armii Krajowej w Warszawie. Panie marszałku, znaczy dochodzimy gdzieś do jakiejś granicy, nie wiem czego, nie wiem jak to nazwać. Tym bardziej, że Jarosław Kaczyński bardzo konsekwentnie mówi, że nie, że to nie było niestosowne, ponieważ oni są bohaterami narodowymi, to jest, tak samo. To jest bezczelność i naprawdę jeszcze chwila, a do prokuratury trafi oskarżenie znam z odpowiedniego artykułu o pochwalanie przestępczości. Panie marszałku, a nie zdziwił wczoraj pana widok pani Kamińskiej i pani Wąsik, żon na sali plenarnej? Nie, tym bardziej, że jedna z tych pań jest na zwolnieniu L4. Ja wiem, nie zdziwił mnie. Ale to gdzie jest ZUS? Ja tymi paniami PiS gra. Ale znowu, jeśli chodzi o najbliższych krewnych, jeśli chodzi o żony, to ja powstrzymuję się tylko od komentarza. Inne żony nie mają takich możliwości, dobrze, panie marszałku. I to o to chodzi. Ja powstrzymuję się od bo tych żon, dobrze, które mają skazanych w więzieniach, ja jest wiem, wiele. Ja wiem, panie aktor, ja się powstrzymuję od komentarza w sprawie żon. Rozumiem, że żona ślepo wierzy, ma zaufanie do swojego męża, to jest zupełnie normalne. Dla mnie to nie jest żaden argument, po prostu i tyle, że małżonki występują i na przykład dobrze mówią o swoim mężu. No, zdziwiłbym nie, się. Nie, ale żadna z żon skazańców w Polsce nie jest przyjmowana przez prezydenta. Nie, to jest oczywiste. Nie jest wpuszczana do Sejmu. Dlatego wie pan, mówię, o czym ja mówię? Ja mówię o pewnej równości wobec prawa. Dlatego mówię, że grają tymi żonami, po prostu zwyczajnie. Natomiast wrócę do tej działalności pana Kamińskiego, bo to jest ważne. Ludzie, może niektórym się wydaje, że oni naprawdę walczyli z tą korupcją i za to siedzą. Nie. Oni fałszowali dokumenty specjalnie po to, żeby sprowokować do wzięcia łapówki, a następnie wykryć to i publicznie ujawnić i pokazać się w roli tych, którzy to ujawnili. Tylko, że nie udało się sprowokować. To się, Andrzej Leper nie udało się złapać w tę pułapkę. W sprawie pani Weroniki Marczuk na przykład, oni wykreowali łapówkarską aferę, której nie było, a pani Weronice Marczuk zniszczyli karierę kompletnie. Przez 2 lata ona była, publikowane były jej wizerunki jako łapowniczki. Więc no a na koniec, a to jeszcze przed nami, to jest sprawa Pegasusa. To jest sprawa podglądania, podsłuchiwania opozycji. To już jest jasne. Bo to jest kolejna sprawa, prawda? Tak jest, ona będzie dopiero. Ona będzie dopiero. I pan prezydent, czy pan prezydent śmie ich chwalić, a pan Kaczyński śmie mówić o tym, że im się najwyższe oznaczenia należą. To jest jakaś profanacja po prostu tych odznaczeń. To a propos wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, panie marszałku, kwestia Kamińskiego i Wąsika to jest jedna rzecz, ale mieliśmy jeszcze 2 wypowiedzi, które ja sobie tutaj wynotowałam w ostatnich dniach, które no każą stawiać pewne pytania, bo Jarosław Kaczyński mówi między innymi o tym, że trzeba będzie zmienić konstytucję po zmianie tej władzy, czyli władzy obecnie rządzącej koalicji. Trzeba będzie zreformować system prawny z konstytucją na czele i teraz uwaga, nawet gdyby trzeba by to było robić przy pomocy aktów, które będzie uchwalane na które będą uchwalane na specjalnej zasadzie. No ale to nic nowego przecież. Przecież PiS to robi. Ale teraz, krzycząc o łamaniu prawa, Jarosław Kaczyński zapowiada, że będzie zmieniał konstytucję nawet za pomocą aktów ustalanych na specjalnych zasadach? No dobrze, no przez 8 lat można powiedzieć, że zmieniał tę konstytucję w ten sposób, że ją lekceważył po prostu. I podejmował decyzje, które były jawnie sprzeczne z konstytucją. No a tutaj chce iść dalej, to znaczy chce zmieniać konstytucję przy pomocy nie wiem czego, dekretu, trudno powiedzieć. Panie rektor Kaczyński, no moim zdaniem, przepraszam, że użyję kolokwialnego zwrotu, ale to jest odlot jakiś. Ja uważam, że ja myślę, że tam w PiS-ie bardzo wielu polityków już to wie, już to widzi. Mhm. Tylko, że tam nie ma jeszcze odważnego, który by wyszedł i powiedział, słuchajcie, król jest nagi. On nas prowadzi na ścianę. To jeszcze jedna sprawa o Najwyższej Izbie Kontroli. Też Jarosław Kaczyński się wypowiedział. Idzie
korytarzem sejmowym i oświadcza, że Najwyższa Izba Kontroli nie spełnia wymogów Urzędu Państwowego. A kontrolerzy, którzy przeprowadzili kontrolę w sprawach tego, co działo się w spółkach Skarbu Państwa, sami powinni stanąć przed sądem. No, ale to tylko potwierdza to, co powiedziałem przed chwilą. Mm-hmm. To jest po prostu jakieś szaleństwo zupełne, łącznie z tym Tuskiem, agentem i tak dalej. No, mnie się wydaje, że ta porażka wyborcza spowodowała jakieś już nieodwracalne zmiany u prezesa i będziemy mieli tego więcej. Panie marszałku, to już bardzo krótko na koniec o trzech sprawach, które dzisiaj w Sejmie, ale naprawdę krótko, na zasadzie szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Mhm. Bartłomiej Sienkiewicz, wiadomo, większość sejmowa jest jaka jest, nie musi się martwić o swoje stanowisko, wotum nieufności zostanie odrzucone, ale pan ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące działalności Sienkiewicza? Nie mam. Zresztą na koniec pan prezydent podrzucił mu piłkę w postaci zawetowania ustawy, która dawała pieniądze telewizji. Nie ma pieniędzy. Trzeba podjąć decyzję likwidacji. Likwidacja nie oznacza, że zamyka się wszystko i koniec, tylko trzeba uzdrowić sytuację. Jak nie ma pieniędzy, trzeba zmniejszyć koszty, próbować jakoś wyprowadzić wszystko na prostą. I oczywiście likwidator jest wyznaczany przez właściciela, którym jest minister kultury w imieniu Skarbu Państwa. I teraz pytanie do pana jako byłego marszałka Sejmu. Gdyby to od pana zależało, jak by pan zagłosował w sprawie odwołania Krzysztofa Bosaka z prezydium Sejmu? To w sumie bym go utrzymał jednak. Mhm. W sumie bym go utrzymał, aczkolwiek no wyraziłbym swój, powiedziałbym, negatywny pogląd na temat jego zachowania. A czemu by pan go utrzymał? Utrzymałbym go mimo wszystko, dlatego że no jest przedstawicielem opozycji. Mhm. Jedynym, bo PiS nie chce wystawić swojego kandydata, tak jest, poza Elżbietą Witek. Zobaczymy jeszcze, jak będzie głosował w sprawie uchylenia immunitetu. Dla Grzegorza Brauna, bo dzisiaj także to głosowanie. O to pana nie pytam, bo tutaj sprawa jest oczywista. No to jasne. Marek Borowski, były marszałek Sejmu, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za wizytę u nas w studiu. A już za chwilę tutaj u państwa pani prokurator Ewa Wrzosek. Zapraszam.